Zacznę od razu od pozdrowień, bo jak nie, to zapomnę i potem jest problem. Rozmawiałem przed wyjazdem tutaj z pastorem Mirkiem Kulcem. Mówi: serdecznie pozdrów zbór w Czechowicach w moim własnym imieniu, ale mam też upoważnienie od niego, aby w imieniu całego zboru Filadelfia, więc czynię to na pierwszym miejscu od razu, abyście mogli usłyszeć, że zbór Filadelfia i pastor Mirosław darzą was sympatią i błogosławią. Wierzę, że dzisiaj również modlą się o nas. Drodzy, moje usługiwanie dosyć często jest troszeczkę odmienne od tego, co zazwyczaj słyszę i oglądam, patrząc, słuchając różnych kaznodziei. Aczkolwiek staram się zawsze bardzo mocno trzymać tekstu Bożego Słowa. Dzisiaj chcę zwracać waszą uwagę, swoją również od jakiegoś czasu koncentruję na początkowym tekście Ewangelii Jana. Ja wiem, że dla wielu ludzi Ewangelia Jana zaczyna się od 3 rozdziału, 16 wiersza. Chociaż powiem szczerze, że ten wiersz też troszeczkę wprowadza niektórych w niepotrzebne nieporozumienie. Dlatego, że bardzo łatwo jest usłyszeć tylko, że tak Bóg umiłował świat, aby każdy, a słowo każdy, kaznodzieje podkreślają, co oznacza słowo każdy? No każdy, czyli wszyscy. A to jest nieprawda. Tam wcale o to nie chodzi. Bo ja bym to przeczytał zupełnie inaczej i powiedział: wow, herezja. Bóg tak umiłował świat, aby tylko ci, którzy wierzą w Jezusa, mieli życie wieczne. Czy powiedziałem coś nie tak? Przecież tam jest napisane, aby każdy, kto wierzy. Tylko że jak my usłyszymy to słowo każdy, to już później kto wierzy, znika. No dobrze, to są takie moje odmienne przemyślenia. Ale chcę wam powiedzieć, że na swoje pocieszenie ja zauważam, że nie jestem oderwany od innych ludzi. Bo oto w pierwszym rozdziale już zauważam ludzi, którzy słuchają wspaniałego wyznania swojego mistrza, swojego nauczyciela, a mowa jest o Janie Chrzcicielu, który miał swoich uczniów i w pewnym momencie wygłasza wielkie, płomienne słowa. Słysząc zresztą i potwierdzając to, co Bóg powiedział o swoim Synu Jezusie Chrystusie, gdy ten przyszedł do Niego nad Jordan. Mówi: oto Syn mój miły, którym mam upodobanie. A Jan następnego dnia, zwracając się do swoich uczniów, mówi, widząc przechodzącego Jezusa, mówi: oto Baranek Boży, który przyszedł, aby zgładzić grzech świata. Wspaniałe kazanie, wspaniały temat, wspaniałe, podniosłe słowa. A słuchający go uczniowie myślą o zupełnie czymś innym. I czy to jest źle, że myślą o czymś innym? Nie. To spowodowało, że oni postanowili iść za tym, o którym ich nauczyciel powiedział. Ale wiecie, dlaczego za nim poszli? Nie dlatego, że jest Barankiem Bożym. Ich w tym wszystkim zainteresowało, jak mieszka Jezus. Czy potraficie sobie wyobrazić takie skojarzenie? Tutaj wielkie, wspaniałe słowa padają, a tobie po głowie chodzą zupełnie inne myśli. Oto Baranek Boży, a oni sobie myślą, a ciekawe, jak on mieszka. Ciekawe, jak on się urządził, jak on funkcjonuje na co dzień.
jeden do drugiego być może tyrknął ramieniem, mówi, chodź, pójdziemy zobaczyć. I poszli za nim. To był powód, dla którego poszli za Jezusem, aby zobaczyć, jak on mieszka. Zresztą Jezus czuje, że ktoś idzie za nim, mówi, a wy co? Mistrzu, jak mieszkasz? Nas to interesuje. Takie przyziemne, takie jakby nienatchnione, takie jak gdyby normalne. Wiecie, my bardzo często nasze chrześcijaństwo, naszą pobożność podnosimy tak pół tonu wyżej, aby nie dotykać tej ziemi. A potem znów, jak się kończy nabożeństwo, opadamy troszeczkę i jesteśmy na normalnym poziomie. Ale Bogu nie przeszkadza to, jeżeli słysząc nawet inspirujące słowa, po głowie chodzą tobie inne myśli. Przyznam szczerze, że nie tak dawno, czytając pewną historyjkę, mocno do mnie przemówiło proste wyznanie dziecka. Wieczorem roześmiana dziewczynka w swoim łóżku. Mama się zainteresowała, co jest. Powinna już była się kłaść do snu, a ta się śmieje w tym łóżku. Podchodzi do niej i mówi, słuchaj, co się z tobą stało? A ona mówi, no modliłam się, tak? I ta modlitwa spowodowała, no właśnie, bo tak sobie pomyślałam, że Pan Bóg już jest znudzony tą moją modlitwą. Codziennie mówię, Aniele Boże, stróżu mój. I postanowiłem dzisiaj zupełnie inaczej. Jak inaczej? A opowiedziałem Panu Bogu historyjkę o trzech niedźwiadkach. I to mu się tak spodobało, że taka jestem pełna radości. Bracia i siostry, czasami nasze modlitwy mogą go znudzić. Ciągle to samo, ciągle tak samo. A może należałoby szczerze opowiedzieć, może nie historię o trzech niedźwiadkach, ale o tym, co tak na co dzień przeżywamy, jakie nam myśli po głowie chodzą, jaka jest nasza relacja z innymi ludźmi. Mistrzu, jak żyjesz? Jak mieszkasz? Bracie i siostro, czy wiesz, że to, jak mieszkamy, może być potężnym kazaniem ewangelizacyjnym dla wielu innych ludzi? Bo to właśnie w mieszkaniu realizujemy prawdziwe swoje oblicze. To w tych czterech ścianach, w których kładziemy się spać, wstajemy, przebywamy, tam się realizuje na co dzień prawdziwe nasze oblicze. Najlepiej znają nas ci, którzy są wśród nas, z nami w tym mieszkaniu. Mistrzu, jak mieszkasz? Jezus mówi, dajcie spokój. Zwierzęta polne mają swoje nory i jamy, a ja nie mam nawet gdzie głowy położyć. Nic ciekawego nie zobaczycie. Mówi, nie, chodźcie, zobaczcie. Chodźcie i zobaczcie. Czy jesteś gotowy sąsiadowi czy znajomemu powiedzieć, gdyby powiedział, ty chrześcijanin jesteś, a mogę zobaczyć, jak mieszkasz? No wiesz, to jest prywatna sprawa, musimy się umówić, ja muszę się odpowiednio przygotować. No właśnie. Próbujemy robić pewne zasłony, pewne parawany. To jest nasza intymność, to jest nasza prywatność. Tam wstęp jest ograniczony tylko do niektórych. A jeżeli już, to wielkie przygotowania, sprzątanie i przygotowywania. Ale tak z marszu, tak jak Jezus do uczniów. Chodźcie i zobaczcie. Bez żadnego przygotowania. Jezus nie miał nic do ukrycia przed tymi, którzy byli tego ciekawi. Nie zarzucił im coś podobnego. No takie słowa usłyszeliście. Nie jesteście pod wrażeniem, że ja przyszedłem, zostawiając tron przy ojcu,
Stąpiłem na tą ziemię, jestem tym, który przyszedł ogłosić zbawienie. Z nieba słyszeliście potwierdzenie, jakim jestem. I to nie robi na was wrażenia, tylko to, jak mieszkam. Czasami myślimy, że nasze świadectwa, że nasze kazania takie wzniosłe, takie natchnione przez nas najczęściej, powinny zmieniać umysły ludzi. A ludzie mają swoje myśli. Zauważyłem, że również kaznodzieje mówią jedno, a słuchacze rozumieją i słyszą zupełnie coś innego. I dlatego też w tej świadomości chciałbym dzisiaj zwracać dalej uwagę na dwie szczególne postacie, które są w tej Ewangelii Jana opisane. Widzę zegar, to nie muszę zdejmować swojego, a warto zwracać uwagę na to. No bo czas biegnie. Drodzy, wszyscy potrzebujemy relacji z Bogiem. Tak zostaliśmy stworzeni. Niektórzy tego nie chcą przyznać, nie zauważają. Ale ja dziś na dwie szczególne postacie, o których Jan na samym początku swojego przekazu postanowił nam napisać. Pierwszą z tych postaci zaraz będziemy mogli poznać, czytając od razu pierwszy rozdział, wiersze od 45 do 51. Czytamy takie słowo. Filip spotkał Natanaela i rzekł do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Wtedy Natanael rzekł do niego: czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to: pójdź i zobacz. Już teraz chcę zwrócić uwagę, popatrzcie, Filip, podekscytowany po spotkaniu. Znaleźliśmy Mesjasza. Ty wiesz, jakie było spotkanie. Ty wiesz, co się działo. Jestem po prostu pod wrażeniem. I może mógł się spodziewać wielkiego entuzjazmu również od swojego przyjaciela, być może brata, bo nie jest to wykluczone. Inne imię Natanaela to Bartłomiej, który później stał się uczniem Jezusa. A ten mówi: czy z Nazaretu może być coś dobrego? Zwraca uwagę na coś tak bardzo odmiennego od formy przekazu, od tego, co przekazuje mu. Ten mówi o duchowej sprawie. Znaleźliśmy Mesjasza, tego, na którego Izrael oczekuje. A ten patrzy na Nazaret. No, do tego wątku jeszcze wrócę. Czytajmy dalej. A gdy Jezus ujrzał Natanaela idącego do niego, rzekł o nim: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Zobaczcie, Bogu nie przeszkadza to, że mamy czasami odmienne od oczekiwań powszechnych stanowisko. A my się czasami tego boimy. Och, taka myśl mi przychodzi w czasie kazania. Taka myśl, czytając Boże Słowo. Bogu to nie przeszkadza. Wiecie, ja przeżyłem nie tak dawno, no powiem dokładnie, wstrząs. Znalazłem się w szpitalu na Ojomie. Z zagrożeniem życia nawet, tak mi lekarz powiedział. 3 dni. Położyli mnie na łóżku, podłączyli tutaj mnóstwo kabli, 8 czy 9, na ręce wenflony, jakieś pompy, tu na tej ręce jakieś inne urządzenia, już nie powiem, co dalej. I nie wolno mi się obrócić, tylko leżeć na wznak. A więc leżę godzina,
półtorej, godzina 40. Nie, Boże, co się stało? Dlaczego mnie to spotkało? Boże, ratuj, ja nie wytrzymam. Wiecie, zacząłem pomstować już. Mówię, Boże, dlaczego to mnie spotyka? A to jest taki człowiek, który w zasadzie prawie, że nigdy nie chorował. Dziękuję za to Bogu. I tu nagle na raz się znalazłem w takiej sytuacji. Dla mnie wydawało się nie do znosienia. W nocy koło drugiej, oczywiście nie śpię, koło drugiej wjeżdża na wózku człowiek. Wyje z bólu. Używa nawet przekleństw, wulgaryzmów. Pomstuje jak tylko może, ale to wszystko z bólu. Prawie, że wożą go na tą samą salę. Siedmioro nas tam było. I wtedy do mnie dotarło. A ty sobie spokojnie leżysz i nic cię nie boli. Wiecie, jaka odmiana? Ja naraz mówię, Boże, wybacz. Wybacz za te wszystkie słowa, które przed kilkoma godzinami powiedziałem. Dziękuję ci, mnie nic nie boli. Ja mogę ciebie uwielbiać, nie muszę pomstować. Jaka wielka lekcja. Naraz, nagle, z tej prostej sytuacji. Wiecie, dzisiaj nie jeden raz, gdy ubieram spodnie, a nie mogłem wtedy ubierać spodni, sam, musiała mi żona pomagać, bo moje nogi były 70-60 centymetrów. Ważyłem 136 kg w połowie czerwca. Dzisiaj jestem 40 kg lżejszy. Mówię, upały spowodowało, że wyparowało ze mnie 40 kg. To wszystko woda, którą ze mnie ściągnięto. Ale to tak na marginesie mówię. Naprawdę wiele lekcji możemy wyciągnąć, jeżeli zaczniemy patrzeć na nasze życie niekonwencjonalnie, nie szablonami, nie takimi utartymi ścieżkami. No to cóż, Bogu to nie przeszkadza. Bogu nie przeszkadzało, że ja pomstowałem przed Nim, bo naprawdę z pretensjami nawet do Boga się zwracałem. Mówię, jak to, Panie? A on mi dał szybką lekcję i bardzo łatwo mnie z tego wyprowadził. Rzeczę mu Natanael, czytam dalej, skąd mnie znasz? Odpowiedział mu Jezus i rzekł, zanim cię zawołał Filip, widziałem cię. A gdy byłeś pod drzewem, widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael, mistrzu, ty jesteś Synem Bożym. Ty jesteś Królem Izraela. A Jezus odpowiadając rzekł do niego, czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, iż cię widziałem pod figowym drzewem? Ujrzysz większe rzeczy niż to. Ja mogę z tego skorzystać? Drodzy, na pewno słyszeliście o Filipie, na pewno słyszeliście o Natanaelu, ale ja chciałbym się bliżej tej postaci przyjrzeć. Natanael znał pisma, Filip znał pisma, co nie było wówczas w Izraelu takim bardzo powszechnym zjawiskiem, bo tylko wspomnę, że gdy mędrcy przyszli po narodzeniu Jezusa do Jerozolimy, szukając nowonarodzonego króla Izraela, elity w Izraelu, nawet w Pałacu Królewskim, pojęcia nie miały, co, gdzie i jak. Badali szybko pisma. Wreszcie ktoś odkrył, że przecież napisano, że to będzie w Betlejem. No i potem ta tragedia, król każe mordować mężczyzn, chłopców do któregoś tam roku. Znamy tą historię, a więc nie było to zbyt powszechne.
Ale było dość powszechne wśród tych, którzy znali Pisma, że oczekiwano w Izraelu na przyjście Mesjasza. Tak jak obecnie Kościół oczekuje powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa i od czasu do czasu słyszymy modlitwy „Przyjdź, Panie Jezu”, tak oni wtedy, ci pobożni, świadomi Żydzi, przyjęli sobie taki zwyczaj. To z opisów pozabiblijnych jest znane, że mieli taki zwyczaj, upodobali sobie drzewo figowe, figowce, siadali, mając chwilę wolną, i modlili się albo rozmyślali o przyjściu Mesjasza. Ja nie wiem, czy Natanael akurat to robił pod tym drzewem figowym, ale to słowo, które tutaj zostało użyte przez Jezusa, „widziałem Cię, gdy byłeś pod drzewem figowym”, to słowo „widziałem Cię” ma znacznie szersze znaczenie. W języku angielskim również podobne brzmienie to wyrażenie zawiera. Gdy coś widzimy, znaczy gdy coś zrozumiemy, gdy coś do nas dociera, gdy coś poznajemy, to Anglik powie „I see”. Ty mu coś tłumaczysz, a on mówi „ja to widzę”. Czyli jak powie „I see”, to znaczy się, że on to zrozumiał. Natanaelu, gdy byłeś pod drzewem figowym, ja zrozumiałem, o czym myślałeś. Ja wiedziałem, widziałem ciebie siedzącego pod tym drzewem”. To było bardzo mocne potwierdzenie dla Natanaela i zobaczcie, jak gwałtowna zmiana jego stanowiska. Ale jakie było wcześniej? Czy może być coś dobrego z Nazaretu? Ja myślę, że my czasami, głosząc innym Ewangelię, czasami potrafimy namotać, nie zdając sobie sami z tego nawet sprawy. No bo Filip przychodzi i mówi do niego w ten sposób: „Słuchaj, znaleźliśmy Mesjasza. Znaleźliśmy Mesjasza, o którym mowa w zakonie, a także prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Powiedzcie mi, gdzie jest napisane w Starym Testamencie, w pismach proroków, że ojcem Mesjasza jest Józef? Nikt tego nie znajdzie”. Jak można było powiedzieć komuś, składając świadectwo, że Mesjasz ma ojca Józefa? Znajdźcie słowo czy wzmiankę o Nazarecie w Starym Testamencie. Nigdzie nie jest napisane, a w pozabiblijnych źródłach, jeżeli była wzmianka o Nazarecie, to zawsze tylko w negatywnym znaczeniu. Z prostej przyczyny. Niewielka wioska czy sioło takie, przysiółek. Szacuje się, że około 200 ludzi wtedy mieszkało tylko w Nazarecie. Bardzo biednych, pozbawionych wody. Nie mieli źródeł wody w okolicy Nazaretu. Musieli schodzić w dół do pobliskiej Kany Galilejskiej. Tam, gdzie właśnie spotkał między innymi Natanaela Filip. Postawa Natanaela pokazuje mi, że relacja między tymi mieszkańcami z Kany a Nazaretem to była taka mniej więcej jak mieszkańców Torunia i Bydgoszczy. Oni też tak bardzo się lubią nawzajem. No właśnie, zamieszanie. I teraz Natanael, myśląc o Mesjaszu, jeżeli to prawda, wytrącony jest zupełnie z tej myśli, z tego toku myślowego swojego. Jezus, syn Józefa z Nazaretu? Czy może być coś dobrego? Czy to jest rzeczywiście Mesjasz? Ale gdy usłyszał Jezusa, który do niego się odezwał, mówi: „Widziałem cię. Widziałem cię, Natanaelu. Widziałem cię
pod drzewem figowym. Wiecie, znać Pismo to jedno, a satysfakcja z tego to drugie. Czasami czytamy Boże Słowo, dowiadujemy się o tym, kim On jest, jakie Bóg ma myśli o nas, jakie jest Jego nastawienie. A doświadczenia codzienności pokazują nam zupełnie coś innego. Moja sytuacja, którą wam opowiedziałem, właśnie jak gdyby rozbiegły się od tego, co wiedziałem, czym jestem przepełniony przez dziesiątki lat, kiedy oddałem swoje życie Jezusowi. A naraz doświadczenia, których się nie spodziewałem. A więc, jeżeli coś nie idzie po naszej myśli, wtedy albo staramy się odrzucać, bo to jest złe myśli, to należy odwrócić się od tego, albo uczciwie powiedzieć: Boże, ja tego nie rozumiem. To mi się nie zgadza. Ja nauczyłem się tego, że mogę Bogu powiedzieć, że coś mi się nie zgadza. Bo wolę być tak jak Natanael, szczery przed Jego obliczem, niż pozornie pobożny. Panie, chwalę Cię, że Ty zawsze ze wszystkiego mnie wyprowadzasz. Nie, nie wyprowadziłeś mnie jeszcze. Leżę tutaj. 3 dni przeleżałem, dał mi siłę. Dziękuję Ci, Boże, że mogłem wytrzymać 70 kilka godzin, leżąc z plackiem na plecach. A po tygodniu wychodziłem ponad 20 kilogramów lżejszy. Bóg jest Bogiem, który nie obraża się, kiedy my potrafimy w szczerości stanąć przed Jego obliczem. On tego oczekuje. Dla Niego ważniejsze jest to, abyśmy dzielili się z Nim. Tak jak ta dziewczynka, to, co było dla niej tak ważne tego dnia, powiedziała Bogu. A my byśmy może ocenili to takie, nie, to takie nienabożne, nie niepobożne. Nie, o tym z Bogiem nie będę rozmawiał. Panie Boże, ja mam swoją postawę modlitewną. Dziękuję Ci za cały dzień, dziękuję Ci za wszystko. A Pan Bóg tego słucha i mówi: Edwardzie, a ja wiem dokładnie, coś w Twoim sercu siedzi. Powiedz wreszcie szczerze. Wyjdź spod swojego figowca. Nie siedź pod nim w jego ukryciu, jego cieniu ze swoimi myślami. Powiedz szczerze, co masz w sercu. Bóg jest w stanie sobie z tym poradzić. A jak sobie poradzi, jakież odkrycie. Mistrzu, Ty jesteś królem Izraela. Ty jesteś moim Panem. Ty jesteś moim Zbawicielem. Prawdziwie teraz to doznałem. Czy Natanael nie wierzył w Boga? Czy Natanael nie znał Pism? Czy Natanael nie wiedział o przyjściu Mesjasza? Czy Natanael nie chwaliłby Boga za Mesjasza? Chwaliłby. Ale teraz miał osobiste przeżycie, nie w wyniku jakiegoś uniesionego, podkręconego emocjonalnie przeżycia. Dzięki temu, że stać go było na szczerość wobec Boga i siebie samego. To jest bardzo ważne, abyśmy umieli to zrobić. To nie zawsze nam wychodzi. Drodzy, chciałbym też jeszcze zwrócić uwagę na drugą postać, którą ewangelista Jan zawarł w
tym swoim początkowym opowiadaniu nam o Jezusie, o Jego dziełach, bo spisywał po to, abyśmy mogli utwierdzoną mieć wiarę, że On prawdziwie jest Mesjaszem i Zbawicielem. I tym razem możemy się dowiedzieć, że wiedza o Bogu może być naprawdę bardzo rozczarowująca. Bo tą drugą postacią to postać z trzeciego rozdziału, Nikodem. Przeczytajmy od drugiego wiersza. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiadając, Jezus rzekł mu: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. I siódmy wiersz: nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Zobaczcie, jaka odmienna postawa człowieka. Ten przychodzi do Jezusa ze swoją wiedzą. Wiemy, że przyszedłeś od Boga. Ja wiem, Panie, że jesteś Mesjaszem. Ja wiem, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel, bo Twoje cuda, Twoja działalność to poświadcza. Nikt by tego nie mógł robić, gdyby nie był posłany przez Boga. Piękna deklaracja. Ale czy Nikodem doszedł do takiego punktu jak Natanael? Czy Nikodem doznał olśnienia osobistego i przeżycia wielkości Jezusa Chrystusa, Jego świętości, Jego boskości? Przychodzi z tym całym sloganem, którego wyznawał przed Jezusem. Wiemy, że przyszedłeś. Czynisz cuda, których nikt inny by nie był w stanie. A Jezus: dobra, dobra, Nikodemie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się nie narodzisz na nowo. Co? Ja? Mam taką wiedzę? Mam pozycję? Jestem dostojnikiem żydowskim? Wszyscy mnie szanują? Ja mam jeszcze coś przeżyć? Jakże to podobne do młodzieńca bogatego, który przychodzi: co mam jeszcze uczynić, Panie, abym był zbawiony? Bo Nikodem wiele wynika z tej jego postawy, że pomimo tej całej wiedzy, którą miał z Pism, nie był do końca pewny swego, co będzie, kiedy się zakończy jego życie, czy będzie miał dostęp w wieczności do zbawienia. Choć tego nie wyraża, co mam czynić, abym był zbawiony, ale to aż tchnie, bo Jezus odpowiada na to, co jest pytaniem w głębi jego serca. Natanael wyraził to, co było w jego sercu. A Nikodem zrobił sobie parawan. Boże, jesteś wielki, wspaniały, chwalę i wywyższam Twoje święte imię. Ty przebaczasz wszelkie grzechy. Ty jesteś wspaniały. A o swoim problemie, a o swojej potrzebie głębokiej, którą masz w sercu, cichosza.
Nikodem właśnie tak uczynił. Ale z Jezusem, gdy staniesz przed Jezusem, nawet jeśli będziesz mu opowiadał slogany chrześcijańskie, wzniosłe, bardzo takie innych inspirujące, On bada głębokości serca. I On tobie i mnie będzie odpowiadał. Słuchaj, użyję kolokwialnego słowa, nie ściemniaj. Przede mną. Ja nawet w nocy widzę, co jest w twoim sercu. Nawet noc nie jest przykrywką tego, jakie jest twoje życie. Ja mogę i chcę ci pomóc. Ty musisz się na nowo narodzić. To było coś nie do pojęcia dla Nikodema. Nikodem mówi, nie mogę tego pojąć. Jak to? Przyjmuję to tak cieleśnie, tak fizycznie. Popatrzmy na te dwie postacie jeszcze raz. Jeden został zaproszony, a tamten przyszedł z własnej inicjatywy. Ale obaj zetknęli się ze wspaniałą postawą naszego Boga. Natanael, zachęcony przez Filipa, swojego przyjaciela, znajomego, z oporami, z obawami, z wielkimi jakimiś takimi rezerwą. Mówi, czy może być coś dobrego? Nikodem, wiem, że jesteś od Boga. Jeden i drugi miał swój parasol. Tamten siedział pod drzewem figowym, w cieniu tego drzewa. Drugi przyszedł w nocy. Być może Natanael, idąc do Jezusa, zastanawiał się, jakie mu zadać pytanie, ale nawet nie zdążył tego pytania przygotować, bo Jezus wyszedł naprzeciw szczerości jego serca, znał jego myśli. Nikodem szedł na spotkanie przygotowany. Był przekonany, kim jest Jezus. Wiecie, to przypomina mi jeszcze inne spotkanie. Skoro tyle wiesz, to zacznij to czynić, co wiesz. Czasami słyszę modlitwy. Panie, Ty powiedziałeś, abym. Panie, Ty wiesz, że... No Pan Bóg wie, że... Co powiedział... Jakie ma stanowisko wobec mnie i ciebie. A my chcemy mu to przypominać, zapominając o tym, że on oczekuje, abyśmy to realizowali w naszym życiu. A to, o co Bogu się rozchodzi, to aby za każdym razem, kiedy się z Nim spotykamy, doznawać głębokiej przemiany. Abyśmy byli przemieniani z chwały w chwałę. Abyśmy się stawali coraz to bliżsi w Jego społeczności z Nim. Bo przecież zawsze możemy być jeszcze bliżej. Przyjdzie czas, kiedy stając przed Jego obliczem, zobaczymy Go twarzą w twarz. Będzie to najbliższa relacja, jaką będziemy z Nim mogli mieć. Ale póki jesteśmy tu na tej ziemi, On pragnie, siostro, bracie, przyjacielu, nie po to, abyśmy składali Mu deklaracje, abyśmy opowiadali o rzeczach, które wiemy o Nim, ale abyśmy mówili o tym, co jest naszą głęboką potrzebą i naszym oczekiwaniem. Ten, który się nie spodziewał niczego dobrego, doznał tak głębokiej przemiany, że zobaczył w Jezusie swojego mistrza. Postać godną do naśladowania,
postać godną, by pójść za Nim, żeby zostawić wszystko i stać się naśladowcą Jezusa. Nie wiem, jak potoczyły się dalej losy, chociaż jest dalej wspomniane jeszcze o Nikodemie, że odszedł, ale z jakimi myślami, z takim rozdartym może sercem, co ten Jezus zaczął mi opowiadać o jakimś nowonarodzeniu. Ja tego nie rozumiem. Odszedł bez przemiany swojego życia. Niczego więcej w Jezusie nie zobaczył, oprócz tego, co sam uznał, że wie. Wiecie, Nikodem reprezentuje taką postawę bardzo racjonalną, takie stanowisko, to, co wiem, to jest prawdą i to się liczy. Natomiast jest tak wiele rzeczy, których nie zdajemy sobie sprawy i nie wiemy. Na wiele rzeczy, które codziennie, z którymi codziennie mamy do czynienia, nie zwracamy uwagi. Ja od pewnego czasu, tak jak powiedziałem już, nigdy nie zwracałem uwagi na to, aby podziękować Bogu, że samodzielnie mogę ubrać spodnie. Bo to był czas w czerwcu, kiedy każdą z nogawek ja mogłem podnieść nogę tylko kilka centymetrów, 3-4, w kolanie nie byłem w stanie zgiąć. I moja żona musiała mi podkładać. Dzisiaj, kiedy ubieram spodnie, mówię: Boże, otworzyłeś mi oczy. Dziękuję Ci, że ja to mogę zrobić sam. Taka prozaiczna sprawa, ktoś powie: daj spokój, człowieku. Jest tyle prostych rzeczy, o których sobie nie uświadamiamy, że zawdzięczamy wielkiej łasce i błogosławieństwu naszego Boga. A ja, widząc to coraz głębiej, nie chcę powiedzieć, że już wszystko poznałem w tym zakresie, ale te rzeczy, które w ostatnim czasie przeżyłem, głęboko wstrząsnęły moim wnętrzem. Bo chociaż wydawałoby się, że przez tyle lat w służbie, w głoszeniu, w nauczaniu, potrzebowałem tak prostych, jak dla przedszkolaka, lekcji, aby zobaczyć wielkość i potęgę mojego Zbawiciela. Jakże to ważne, aby być tym, który szczerze przychodzi przed Boże oblicze. Wiecie, kończąc, chciałbym podkreślić, że od samego początku człowiek, ludzkość, kiedy upadła w grzech, kiedy człowiek upadł w grzech, znajduje sobie osłonę w relacji z Bogiem. Adam skrył się za krzakami. Nikodem przyszedł pod osłoną nocy. Natanael modlił się pod figowcem, w cieniu figowca. Mąż Boży, prorok, szukał schronienia pod dębem. Eliasz, czytamy, że był w pieczarze, a potem wyszedł i w cieniu jałowca prosił Boga o śmierć, bo doszedł do takiego wniosku, że to właściwie już koniec. Jonasz pomstował przed Bogiem pod krzewem rycynowym, a Bóg na żadnego z nich się nie pogniewał. Ale Bóg pragnął, aby wyszli spoza tych swoich zasłon. Bo gdy wyszedł, gdy Adam wyszedł za krzaków, zobaczył, że jest nagi, i Bóg dla niego przygotował odzienie. Bóg przygotował dla niego to, co było mu w danej chwili najbardziej potrzebne, czego potrzebował,
a za tym krzakiem Adam sobie tego do końca nie uzmysławiał. Wydawało mu się, że ten krzak wystarczająco jest dobrym parawanem. Siostro droga, drogi bracie, drogi przyjacielu, czy w relacji z Bogiem, którego szukasz, do którego zwracasz się codziennie, nie zwracasz się spoza swojej jakiejś zasłony, spoza swojego jakiegoś parawaniku, spoza swojego drzewa figowego czy pod osłoną nocy, tej nocy takiej, która ma zasłonić tą prawdę o moim i twoim życiu przed Nim. Pamiętaj, przed Bogiem niczego nie ukryjesz. Jego oko widzi poza zasłonę. Ono widzi to prawdziwe twoje i moje potrzeby. Jakże wspaniałego mamy Boga, który nie obraża się tak jak my, że ktoś przez zasłonę chce ze mną rozmawiać. Bóg pomimo tych zasłon, widząc, proponuje swoje rozwiązanie. Apostoł Paweł pisze w liście do Koryntian, w drugim liście, że my wtedy wszyscy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemieniani w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Zwróćcie uwagę, my wtedy, gdy jesteśmy z odsłoniętym obliczem, doznajemy przemiany. Czy masz potrzebę przemiany w swoim sercu? Czy uważasz, że może to, co już osiągnąłeś duchowego w Jezusie Chrystusie, bo narodziłem się na nowo, przeżyłem chrzest wodny, przeżyłem chrzest może w Duchu Świętym, to już jest tyle przemian, tyle doznałem łaski, że już teraz, taki jak jestem, mogę wejść prosto do nieba. Nie. On chce nas przemieniać z chwały w chwałę. Poznawszy Go, pragnę, abyśmy Go jeszcze głębiej poznali. Dlatego z odsłoniętym obliczem, patrząc na Jego chwałę, pozwólmy, aby On przemieniał nas na swój obraz. Ja pragnę, aby Duch, który posłany przez Boga, jak to sprawia Pan, który jest Duchem, by przemieniał moje życie, aby stawało się coraz to bardziej podobne do Jezusa. Śpiewałem kiedyś taką pieśń bez zrozumienia. Podobny chcę być do Jezusa z dnia na dzień. A ty? Amen.